Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy rzeczywiście dieta ketogeniczna jest najlepszą dietą na odchudzanie i jakie ewentualnie badania naukowe albo teorie spiskowe za tymi stwierdzeniami stoją. Zapraszam na odcinek. Każda dieta, która niesie ze sobą redukcję kalorii, czyli ujemny bilans kaloryczny, powinna sprawić, że będziemy chudnąć. Natomiast jest drugi warunek, bardzo ważny, to jest regulacja hormonalna. Jeżeli nasze hormony są po prostu totalnie poza systemem i szaleją jak po prostu, nie wiem, w kosmosie, co szaleje w kosmosie? Asteroidy? Nie wiem, nie jestem kosmonautą. Wracamy do tematu keto. Jeżeli Twoje hormony są poza systemem, to być może nie chudniesz właśnie dlatego. Natomiast dieta ketogeniczna, jak wykazują badania, wcale nie przynosi w dłuższym okresie czasu większych spadków niż inne diety redukcyjne. Natomiast tak, przynosi lepsze rezultaty i wyższe spadki u osób, które mają problem z gospodarką cukrową, czyli na przykład u osób z insulinoopornością i to jest potwierdzone. O innych niuansach, zaraz, które są równie istotne, zaraz sobie powiemy. Natomiast teraz właśnie chcę Ci przedstawić na początek tego filmu trzy bardzo ważne elementy tego, dlaczego dieta keto jest warta uwagi, jeżeli chcemy schudnąć. Po pierwsze, na keto zazwyczaj efektywniej spalamy tkankę tłuszczową, dlatego że właśnie następuje to przełączenie metaboliczne z głównego źródła energii, czyli glukozy, na tłuszcz, na ciała ketonowe. Tym sposobem nasz organizm w tym czasie, kiedy jesteśmy w ketozie, lepiej i szybciej sięga do zapasów tkanki tłuszczowej. Między innymi dlatego tak się dzieje, że jeżeli obniża nam się poziom glukozy, no a obniża nam się, jak nie jemy węglowodanów, i obniża nam się tym samym poziom insuliny, która, jeżeli jest wysoko, to uniemożliwia redukcję masy ciała, redukcję tkanki tłuszczowej przede wszystkim, a tym samym masy ciała, to jak mamy niską insulinę, to idzie nam w górę glukagon. A glukagon z kolei ma działanie odwrotne do insuliny, czyli on wchodzi tak naprawdę w interakcję z komórkami tłuszczowymi i mówi im: hello, uwolnijcie kwasy tłuszczowe do krwi i te kwasy tłuszczowe są wykorzystywane jako źródło energii przez bardzo wiele komórek wtedy w organizmie i również są wykorzystywane do wytwarzania ciał ketonowych, co oznacza, że jesteśmy w ketozie. Dlatego, jeżeli jesteśmy na keto, to po prostu spalanie tkanki tłuszczowej nieraz jest łatwiejsze, skuteczniejsze niż na przykład diecie, kiedy te makroskładniki mamy rozłożone porówno. Punkt drugi. Dlaczego dieta ketogeniczna jest skuteczna? Dlatego, że podkręca nam się metabolizm. Na keto spalamy szybciej, mamy większy wydatek energetyczny i dzięki temu, no, jak wydatkujemy więcej energii, to automatycznie możemy chudnąć szybciej i to też jest bardzo duży plus. Ale to nieprawda, że Ty lecisz z tkanki tłuszczowej w pierwszym tygodniu diety keto po prostu kilka kilogramów, bo to aż tak szybko nie działa. Ten początkowy ubytek masy ciała to jest głównie woda, dlatego że jeżeli obniża nam się poziom insuliny, to schodzi z nas nadmiar wody, którą ta insulina zatrzymuje nieraz, więc to super, bo takie, nie wiem, na przykład niektórzy mają jakieś obrzęknięte łydki, tutaj nadgarstki, czy nawet twarz, ta woda schodzi, natomiast to nie jest tkanka tłuszczowa, a też schodzi z nas glikogen, więc ten spadek pierwszy kilogramów to nie jest tkanka tłuszczowa, pamiętaj o tym. To może być niewielki odsetek tkanki tłuszczowej, ale my aż tak szybko nie redukujemy tkanki tłuszczowej, więc niektórzy mówią: a na początku na keto to mi tak super zeszło, a potem mi się wszystko zatrzymało. Nie zatrzymało Ci się, tylko po prostu już nie tracisz tak dużo wody i to wszystko jest ok. Taki tak naprawdę taka redukcja masy ciała w postaci pół kilograma do kilograma tygodniowo, jakby już patrząc w dłuższym okresie czasu, to jest naprawdę wystarczające i to właśnie, co jest kolejny element, co pokazują badania, to na keto dużo łatwiej jest
oprócz tego, że już, jak już schudniesz, podobnie u większości osób niż jak na innych dietach, to utrzymanie tej niższej wagi, tej niższej masy ciała, która jest przecież tak istotne, bo my nie chcemy ciągle chudnąć, tyć, chudnąć, tyć, chudnąć, tyć, chociaż niestety u wielu osób tak się dzieje. Ale właśnie na keto, i to też obserwuję u siebie w gabinecie dietetycznym, że wiele osób jak już schudnie, to jest w stanie utrzymać ten poziom. I to się wiąże tak naprawdę z kolejnym elementem, dlaczego na keto no, to odchudzanie jest skuteczne, ponieważ redukuje nam się apetyt. Jeżeli ty przechodzisz na dietę po prostu niskokaloryczną, jesteś, nie wiem, na 1000 kalorii, mam nadzieję, że nie, naprawdę nie polecam, ale ktoś powiedzmy, no jesz mniej, czyli więcej kalorii spalasz niż potrzebujesz, więc automatycznie chudniesz, to jeżeli jest to na diecie na przykład wysoko, nawet wysokobiałkowej, chociaż to już jest troszkę lepiej niż wysokowęglowodanowa, prawdopodobnie Twój apetyt będzie duży. Natomiast na keto, poprzez to, że zmienia nam się sygnalizacja hormonalna, obniża się apetyt, obniża się poziom greliny, tak zwanego hormonu głodu, więc Tobie jest łatwiej na keto chudnąć, bo nie chce Ci się ciągle jeść, nie chce Ci się ciągle podjadać, i te tak zwane po prostu ciastka nie śnią Ci się po nocach i nie chodzą za Tobą i nie zerkają do Ciebie po prostu z każdego kąta. Czy podstaw sobie pod ciastka cokolwiek innego, co właśnie tak na ciebie, do Ciebie woła, jak jesteś na redukcji. I druga sprawa, jakby ta obniżona grelina z nami pozostaje, czyli jak Ty nawet już przestajesz się odchudzać, no to nie odbijasz się, bo nie masz tak dużego apetytu na keto. I to jest właśnie kolejny element układanki, dlaczego dieta ketogeniczna bardzo często jest skuteczniejsza po prostu, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała i jej utrzymanie. Czyli podsumowując, czy dieta keto jest lepsza od innych diet pod kątem odchudzania? Nie zawsze. Tak, jeżeli masz problem z gospodarką cukrową, no i w dłuższym okresie czasu może to być łatwiejsze do utrzymania i dawać dobre efekty, bo po pierwsze, łatwiej spalasz tkankę tłuszczową, bo na to jesteś nakierowana w takim momencie. Po drugie, reguluje Ci się apetyt i masz mniejsze uczucie głodu. I po trzecie, wzrasta Twój metabolizm, czyli masz większy wydatek energetyczny. Z tych trzech powodów dieta keto jest naprawdę skuteczna w odchudzaniu. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na ten temat, zapraszam do mojego kursu Schudnij na keto. Informacje w opisie, a ja pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!